A jeśli chodzi o przyrodę, ona tutaj chyba wciąż jest nie do końca poznana, ponieważ na wyspy, kiedy do nich dobijamy, widzimy, że no ktoś tu przed nami był, ale na szczęście nie ma konkretnych śladów, nie ma takiej infrastruktury betonowej. To prawda, my w tej chwili znajdujemy się na jednym z półwyspów, natomiast jesteśmy też na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, miejsce niezwykłe, miejsce dziewicze, miejsce jeszcze nie odkryte. Każdy, kto szuka ciszy i spokoju, może się tutaj zaszyć. Przybyliśmy do kolejnej wyspy. To jest wyspa miłości, jak powiedziałeś. Tak żeglarze ją nazywają. Może nie wyspa, wysepka. Wysepka. Natomiast w okolicy tej wyspy, na wodzie, znajdują się tam takie paliki. Co to jest? To jest treningowy tor wioślarski, który, jak zresztą widzieliśmy dzisiaj, też upodobali sobie miłośnicy kajaków. Dokładnie, więc prawdopodobnie dlatego w Iławie także mogą być organizowane obozy sportowe, właśnie kajakarskie, wioślarskie, więc jest to baza także dla tych, którzy mają nieco wyższe ambicje niż tylko rekreacja. Natomiast to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, to że no dosłownie 2-3 minuty z Iławy uciekliśmy od cywilizacji, schowaliśmy się za brzeg Wielkiej Żuławy, tej największej wyspy, która znajduje się na jeziorku, zresztą też największej wyspy w Polsce, wciąż znajdując się w granicach miasta. No proszę, w granicach miasta, a tak dziko.